była moja sytuacja. Chodziłem po kawiarniach i po barach. Spotykałem się z ludźmi, zamieniając słowa, a czasem nawet myśli. Niczym. A rówieśnicy, którzy już się pożenili oraz pozajmowali określone stanowiska nie tyle wobec życia, ile po rozmaitych urzędach państwowych, odnosili się do mnie z uzasadnioną nieufnością. Ciotki moje, te liczne ćwierćmatki doczepione, psy łatane, ale szczerze kochające, już od dawna usiłowały na mnie wpływać, abym się ustabilizował jako ktoś. Czyli jako adwokat, albo jako jurajski. Nieokreśloność moja była im niezwykle przykra. Nie wiedziałem, jak rozmawiać ze mną, nie wiedząc, kim jestem. Co najwyżej mam laut. Józiu! Mówił pomiędzy jednym mamlęciem a drugim. Czas najwyższy, drogie dziecko, co ludzie powiedzą? Jeżeli nie chcesz być lekarzem, bądźże przynajmniej kobieciarzem lub koniarzem, ale niech będzie wiadomo. Niech będzie wiadomo. I słyszałem, jak jedna szeptała do drugiej, że jestem niewyrobiony towarzysko i życie. Po czym znowu zaczynałem mamlać umęczony próżnią, jaką tworzyłem im w głowie. W istocie stan ten nie mógł trwać wiecznie. Wskazówki zegara natury były nieubłagane i stanowcze. Gdy ostatnie zęby mądrości mi wyrosły, należało sądzić, rozwój został dokonany. Porządkować, wejść w życie społeczne dorosłych i rajcować z nich. Jakże, próbowałem już, usiłowałem. I śmieszek ją wstrząsnął na myśl o rezultatach tej próby. Dziękuję. Jerzy Jurandot. Przyjdzie czas, kiedy w lustro popatrzę bez wstydu. Drugi utwór nosi tytuł Złapałbym się. Muzyka również autorska, tekst Ryszard Pęczewski-Bruno. Tylko przegryzam się, ryję powoli, czuję, smakuję, że to ni z soli, ni z roli, a z papieru nadania, donosu, podania. I boję się, że chociaż na świat się przegryzę, to jak kret na wpół oślipły wylizę. Dziękuję bardzo. Chciałbym opisać samotność w Nowym Jorku.
Czy ktoś kiedykolwiek opisał samotność w Nowym Jorku? Kiedy jest druga w nocy i gasną światła wieżowców na Manhattanie. I jest tylko nocna, tajemnicza muzyka Central Parku. I Billie Holiday unosi się w ciemnościach, w podmuchach lepkiego powietrza. I pozostaje tylko spacer do Rockefeller Center albo do pomnika Shermana na Placu Wielkiej Armii. Z nią lub bez niej. Sławomir Mrożek, Ketchup. Przeczytałem w gazecie, że apokalipsy nie będzie. Żeby uczcić tę dobrą nowinę, poszedłem do McDonalda i zamówiłem hamburgera. Jakie to szczęście! Myślałem, gdy entuzjastycznie przyprawiał hamburgera ketchupem, że nie będzie trąb anielskich, ani gwiazdy spadającej na ziemię. Co by nam tę ziemię spaliła? Dotychczas konsumowałem bez entuzjazmu, ponieważ żyłem w oczekiwaniu katastrofy. Po co właściwie ketchup, gdy i tak zmierzamy ku katastrofie? To stecznictwo! Aby nie pozostać w tyle, powinien być on co najmniej potrójny. Zjadłem więc potrójny. Trochę mi się odbiło, ale w zasadzie nie czułem się źle. Kłopoty z żołądkiem miałem dopiero po keczupie czterokrotnym. Udało się je zażegnać za pomocą Alka-Seltzer. Po keczupie pięciokrotnym nic nie pomogło. A po sześciokrotnym, na samą myśl o siedmiokrotnym robiło mi się niedobrze. Co dalej?